Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej, prezentacji nowego napastnika Wisły Kraków Mateusza Zachary. Jest z nami oczywiście sam bohater, już przedstawiłem, jest z nami również przede wszystkim pan prezes Wisły Kraków, pan Piotr Dunin-Suligostowski i od tradycyjnie takiego symbolicznego gestu powitania Mateusza w drużynie właśnie pan prezes rozpocznie oraz oczywiście od pierwszych słów w związku z transferem. Pierwsze słowo, jak się rzekło, serdecznie witamy Mateusza w naszej drużynie. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się sfinalizować transfer zawodnika do Wisły Kraków. Zarówno my, jak i sam Mateusz, co pewno za chwilę potwierdzi, pokładamy duże nadzieje. Jeżeli chodzi o oczekiwania sportowe, uważamy, że Mateusz w bardzo dużym stopniu wzmocnił siłę ofensywną naszej drużyny. Cóż, pozostaje tylko mieć nadzieję, że te nasze marzenia, te nasze założenia się w pełni zrealizują, w co ja osobiście głęboko wierzę. Chciałbym w tym momencie symbolicznie w takim razie przekazać tę koszulkę. Tak bardziej na środek można prosić. Tak, dobra. I ten mikrofon możemy zabrać. Dobrze. W tym momencie się koszulkę. Tutaj koszulkę. Tutaj teraz. Jeszcze tutaj jakby mogło prosić na siebie. Jeszcze chwilę. Jeszcze tutaj na mnie jedno. Okay. I jeszcze tutaj. Może ją obniesimy, bo tutaj no, mamy tak, w tej chwili. I jeszcze raz tutaj na mnie w takim razie. Teraz tu na mnie tutaj na mnie poproszę. I jeszcze jedno na mnie. Okay. To teraz usiądź w dłoni. Dobra, tu na mnie teraz. I jeszcze jedno na mnie. Super, dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I jeszcze ja bardzo przytrzymałem. Tutaj na mnie jeszcze proszę. Dziękuję. No jeszcze tutaj na mnie, aby mógł kupić jedno pięćdziesiąt. Jeszcze jedno na mnie. Teraz tu na mnie. Super, dziękuję. Już wiesz, co Cię czeka tutaj u nas. Wszystkie życzenia Państwa spełnione chyba na ten moment. Mateusz oficjalnie Wiślakiem. Witamy raz jeszcze. Ale można nie hało, tak? No i teraz czas na pierwsze słowa głównego bohatera dzisiejszej konferencji. Witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, że dzisiaj mogłem wyjść po tak długiej przerwie na trening. Jednak te 7 miesięcy jest to spory okres czasu. Cieszę się oczywiście, że będę mógł to robić tutaj to w Krakowie i dalej trenować i się rozwijać. Na pewno po tak długiej przerwie nie jestem może w 100% gotowy, ale liczę na to, że pomimo ciężkiej pracy wrócę jak najszybciej do dyspozycji sprzed kontuzji. Bardzo dziękujemy. Teraz jest czas na Państwa pytania. Prosimy w pierwszej kolejności o pytania dotyczące właśnie tego wydarzenia, prezentacji Mateusza, jego zawodnika Wisły, zarówno do Mateusza, jak i do Pana Prezesa. Później podziękujemy Mateuszowi za udział i przeprowadzimy drugą część z pytaniami do Pana Prezesa na pozostałe tematy. Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Pierwsze pytanie do Mateusza. Sam wspomniałeś o tej przerwie długiej. Jak Ty to czujesz wewnętrznie? Kiedy dojdziesz do takiej formy optymalnej? No choćby z takiej, żebyś mógł wyglądać podziwiającego, tak jak w Górniku Zabrze, w tym najlepszym okresie. No na pewno jest to moja pierwsza aż tak długa przerwa, ale nie chcę, żeby to wyglądało, że przychodzę tutaj totalnie nieprzygotowany, bo spędziłem indywidualnie okres taki przygotowawczy, więc na pewno jakiś ten poziom wytrenowania jest, ale wiadomo, że inaczej trenuje się z drużyną, a inaczej jest sam, więc... Więc ja na pewno zrobię wszystko, żeby ten okres skrócić jak najbardziej i żeby być w 100% gotowy do ligi. No. A czy to się uda, no to czas pokaże. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie ty widzisz ten wynik? Bo jako napastnik, czasami na boku. Dzisiaj jest Paweł Grożek, jest Zdeniem Kondraszek. Ciasno? No tak, jest ciasno, ale myślę, że dzięki takiej rywalizacji taka rywalizacja może tylko pomóc i zarówno tylko jak i dla napastników, ale przede wszystkim będzie z korzyścią dla całej drużyny. Dlatego
to już jest ból głowy trenera, a później zależy wszystko od dyspozycji każdego zawodnika z osobna. Damian, no, Gazeta Wyborcza Sportowa. Nie wiem, czy to bardziej do Mateusza, czy bardziej do pana prezesa pytanie o ten kontrakt, bo pojawiła się informacja, że jest opcją przedłużenia, czy to będzie klauzula, która zawiera automatyczne przedłużenie za jakieś liczbie meczów, czy może to będzie uznaniowo? Jest to kontrakt roczny z opcją przedłużenia o dwa kolejne sezony. Czekamy na niego. Kolejne pytanie. Michał Treda, Sport. Dzień dobry. Witam z Sportu, proszę. Tak. Pytanie do pana Mateusza. Po grze w Chinach, no, czy czuje się pan lepszym piłkarzem? Bo no, to jest egzotyczny kierunek. Wiemy, że wielu zawodników ciekawych poszło tam w ostatnich latach, no ale na co dzień nie śledzimy tej ligi, więc jak to wygląda z pana perspektywy? Jakim dziś pan jest piłkarzem po powrocie? To się okaże w lidze, aczkolwiek ja już wielokrotnie powtarzałem to, że ta liga nie jest aż tak słaba, jak sobie to niektórzy ludzie wyobrażają. Zawodnicy Chińscy są dobrze wyszkoleni technicznie, może gorzej to troszkę wygląda pod względem taktycznym, ale pod względem technicznym i przygotowania fizycznego stoi to tam na naprawdę dobrym poziomie. Dlatego zobaczymy. No, sam jestem ciekawy, w jak szybkim czasie dojdę do tej dyspozycji sprzed kontuzji. Czas pokaże. Wiadomo, z niektórymi się znam bliżej, z niektórymi tylko z boiska, ale jestem człowiekiem, który nie ma problemu z nawiązywaniem znajomości, więc pod tym kontekstem się w ogóle nie obawiam. Czego to jest przede wszystkim? Bo wspomniał pan nawet powiedzieć o oficjalnej stronie, że Wisła już od jakiegoś czasu się interesowała panem, to czy pan nawet w zimowym oknie były chyba jakieś pierwsze przymiarki? Czy oprócz Wisły były jeszcze jakieś inne alternatywy? Tak, rozmawiałem już praktycznie w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia z prezesem Capcom. Wiadomo, było to dla mnie miłe, że Wisła dzwoni do mnie, wiedząc, że jeszcze mam kontrakt w Chinach. No później niestety ten, może nie kontakt się urwał, ale zawiesiliśmy rozmowy, no bo musiałem przejść tam operację, a jak tylko dochodziłem do siebie, odebrałem kolejny telefon i to był taki znak dla mnie, że tutaj naprawdę mnie chcą i tak dalej. A czy były inne oferty z polskich klubów? Myślę, że nie ma po co w ogóle o tym rozmawiać, ponieważ jestem tutaj i nie ma co tam mówić. Czy ta determinacja Wisły była takim czynnikiem, jakimś tam jednym z decydujących? Na pewno tak, no bo miło jest wiedzieć to, że klub cię chce i rozmawia z tobą od dłuższego czasu i później po kontuzji nie odwraca się, tylko spokojnie po rozmowach proponuje kontrakt i za to bardzo dziękuję. Przygotowujemy się. Panie Mateuszu, rozmawiał pan z trenerem Dariuszem Dowczykiem. Nim pan podpisał papier najważniejszy, czy to było tak, że po prostu wszedł pan do klubu? Wiedziałem, że trener... Wiedziałem, jakie ma zdanie na ten temat, ale to tak rozmowy w cztery oczy przed podpisaniem kontraktu nie było, ale zaraz po podpisaniu od razu się spotkaliśmy i wymieniliśmy parę zdań. Pamięta pan taki mecz na pewno, kiedy Gladbach Górnika, to chyba się trener Nawoka żegnał wtedy z Zabrzem. Nastrzelał pan tutaj bramek i że przemknęło w ogóle przez głowę, że może pan stanąć jeszcze w życiu po drugiej stronie? Czy to dziwnie się plecie? No tak, no takie jest życie, że nigdy nie wiesz, jak to się podzieje za rok, za dwa. I no tu się akurat stało tak, że no jakoś te bramki tej Wiśle strzelałem. Udawało się, mimo że zawsze obrona była dobrym, solidnym punktem. No ale mam nadzieję, że teraz będę strzelał bramki dla Wisły. No, zobaczymy. Chciałem zapytać, ty wiadomo jesteś napastnikiem, tam się najlepiej czujesz, ale czy jakaś inna pozycja, na przykład prawe skrzydło, też byś mógł zagrać, czy? Ja myślę, że nie miałbym z tym większych problemów, tak jak mówiłem, no, później decyzja zależy od trenera, gdzie kto, jaka jest taktyka i to wszystko później wychodzi w praniu, no, jakie będzie ustawienie i tak dalej. I Michał Treda, ten sportowy. Tak, trochę się w Polsce nie było i
czy był czas, żeby śledzić ligę, no, twój były klub Górnika Zabrze, czy Wisły Kraków? Czy jesteś na bieżąco z Ekstraklasą? Tak, jestem na bieżąco. No, ja już jestem 7 miesięcy w Polsce, więc to przez ten okres jestem na bieżąco, a ten okres, który byłem w Chinach, jeżeli była taka możliwość i mecze były w miarę w godzinach takich, gdzie można było obejrzeć, to jak najbardziej zawsze włączałem internet i nie było problemu z obejrzeniem jakiegokolwiek meczu. Byliście razem w Górniku Zabrze z Krzyszkiem Łączyńskim. Czy teraz bym powiedział, że ma na głowie inne rzeczy? Był jakiś kontakt, czy dopiero jak się ludzie zauważyli? Tak, jak najbardziej. Ja z Krzyszkiem utrzymuję kontakt od dawna i jeszcze od czasów, jak graliśmy w Górniku i później, jak już byliśmy wspólnie przez pół roku w Chinach, więc ten kontakt jest utrzymywany stale. I tutaj przed przejściem do Wisły na pewno ten kontakt był, może nie tak częsty, bo wiadomo, Krzysiek teraz ma troszkę inne sprawy, ale wymieniliśmy parę telefonów i ten kontakt jest. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to Mateusz, mnie bardzo dziękujemy i jeszcze raz witam. Jeszcze raz dziękuję. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Twoje. Moje. W ramach drugiej części konferencji prasowej, przypominam, jesteśmy z panem prezesem Wisły Kraków, panem Piotrem Rynem Sobigostowskim. Jesteśmy do państwa dyspozycji, jeżeli są inne wątki niż te dotychczasowe do poruszenia, to zapraszamy do zadawania pytań. Bardzo czekajcie na polskich językach i polskich. Pozostajemy w kwestii transferów, jeżeli spotkamy się po raz kolejny, a może już nie, bo już kadra jest zamknięta na nowe sezon. Nigdy nie mów nigdy. Nie jest powiedziane, że to jest koniec wzmocnień tej drużyny. Musimy zdawać sobie też sprawę z tego, że trwają akurat mistrzostwa, że na tych mistrzostwach występują również dwaj zawodnicy naszej drużyny. Występuje Guzmicz, występuje Mączyński. Zobaczymy, jak się w przekroju tych całych mistrzostw zaprezentują. Zobaczymy, co po tych mistrzostwach nastąpi, a więc czy pojawią się jakieś ciekawe z punktu widzenia zarówno klubu, jak i tych zawodników oferty i czy ewentualnie któraś z tych ofert nie będzie na tyle atrakcyjna, że dojdzie do skutku zrealizowanie transferu na zewnątrz. Oczywiście wtedy tego rodzaju ruch musiałby skutkować uzupełnieniem tej pozycji, a więc zakontraktowaniem innego zawodnika na tą samą pozycję. Może uprzedzając również kolejne pytania, bo to wątek, który dość mocno przewija się i w mediach, i w forach dyskusyjnych, a więc ciągle i od jakiegoś czasu nieśmiertelnie sprawa Wolskiego. Chciałem potwierdzić, w ślad za tym, co wczoraj pan rzecznik był uprzejmy przekazać na konferencji prasowej, że w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, rzeczywiście piłka jest jakby po drugiej stronie kortu. Te rozmowy z Fiorentiną w tym okresie poprzedzającym 15 maja były prowadzone dość intensywnie. Osobiście prowadziłem rozmowy z klubem włoskim. Rozważane były tutaj opcje pozostania Rafała u nas. Na dzisiaj ostateczna decyzja zależy od klubu włoskiego. Przedstawiliśmy formułę, która umożliwiałaby dalej występy Rafała. Według mojej wiedzy, według deklaracji zawodnika, chciałby dalej występować w Wiśle Kraków. My również, co jest oczywiste w przekroju tego okresu jego pobytu u nas w klubie, jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, żeby dalej w tej drugiej linii Rafał występował i wnosił to, co wnosił dotychczas. No ale jak to zwykle bywa w biznesie, a sport w jakimś sensie też jest przecież w tym wydaniu zawodowym biznesem, do osiągnięcia porozumienia potrzebna jest zgodna wola obu stron. A więc czekamy. Formalnie zawodnik jest na wypożyczeniu do
30 czerwca, więc należy założyć, że najpóźniej do 30 czerwca ta sytuacja zostanie ostatecznie rozwiązana. Właśnie tak uzupełniając, bo to, że złożyliście ofertę Fiorentinie, to już tak powszechnie wiadomo, że czekacie, czy wy w jaki sposób umówiliście się z Włochami na jakiś kontakt, czy po prostu pozostaje czekać, aż oni podejmą decyzję? Nie, my całkiem biernie oczywiście nie czekamy. W ślad za tymi rozmowami, za późniejszą korespondencją, w ostatni piątek ponownie skierowałem nazwijmy to ponaglenie do klubu włoskiego o zdefiniowanie tego ostatecznego stanowiska. No i w tej sytuacji ciągle czekamy na odpowiedź pozytywną. Ja rozumiem, że jest to normalna gra rynkowa, jest to gra, która występuje na rynku transferowym. Prawdopodobnie nie tylko nasza opcja istnieje w polu widzenia klubu włoskiego. No i pewno równolegle toczą się jakieś przymiarki do tego ostatecznego rozwiązania, o ile Fiorentina nie dojdzie do wniosku, że Rafał jest im akurat niezbędny w tym okresie i że będzie występował w drużynie Fiorentiny. Myślę, że raczej będzie to opcja zmierzająca w kierunku bądź dalszych występów, czy dalszego wypożyczenia Rafała do drużyny Wisły, bądź tą opcję może wywrócić jakaś nagle pojawiająca się oferta chętnego na wykup w każdym razie na polskie warunki za bardzo duże pieniądze. Grzegorz Wojtowicz. Jeszcze chciałem zapytać, bo wy straciliście inicjatywę w tej sprawie po 15 maja. Czy nie było jakiejś możliwości, żeby jednak przed tym 15 maja tę sprawę załatwić, mając jak gdyby swoje atuty? Ja nie sądzę, że myśmy stracili inicjatywę, bo przecież myśmy byli cały czas w kontakcie i z menadżerem zawodnika, i z Fiorentiną. Ten 15 maja, który się ciągle przewija w wielu informacjach, również prasowych, to był taki termin ustalony rzeczywiście w tej umowie wypożyczenia. Do tego terminu Wisła miała ewentualnie dać ostateczną odpowiedź dotyczącą wykupu zawodnika. I myśmy w granicach tego 15 kontaktowali się z Fiorentiną, informując, że na tym etapie nie jesteśmy w stanie zawodnika za taką kwotę wykupić i zaproponowaliśmy opcję dalszego wypożyczenia. I od razu mogę powiedzieć, że ta opcja nie została storpedowana, nie została odrzucona. Te rozmowy trwały, no i czekamy na ostateczną odpowiedź już w tej chwili ze strony klubu włoskiego. Czy to nie jest tak, że on ma kontrakt z Fiorentiną do końca przyszłego sezonu i opcja wypożyczenia w zasadzie nic by Fiorentinie nie dawało? Nie, tak nie jest. Od razu odpowiem, dlatego że rozmawiając z przedstawicielami Fiorentiny doszliśmy do wniosku, że jeżeli byśmy realizowali tą opcję dalszego wypożyczenia Wolskiego do Wisły, uległby automatycznie przedłużeniu kontrakt wiążący Wolskiego z Fiorentiną, a więc ta sytuacja bardzo rzeczywiście, jak pan słusznie zauważył, niekorzystna dla klubu włoskiego, bowiem odcinająca im po tym roku wszelkie możliwości sprzedania zawodnika, więc w jakimś sensie zrekompensowania tych kosztów, jakie ponieśli wcześniej na zakup, nie mogła być zrealizowana. Warunkiem wypożyczenia na kolejny sezon jest oczywiście przedłużenie kontraktu łączącego Fiorentinę z Rafałem Wolskim. Przewodnicząc panie prezesie, mam pytanie o najbardziej dramatyczną konferencję prasową pełną męskich łez w historii Wisły, jaką widziałem, czyli o Radka Sobolewskiego. Czy on znowu jest w rodzinie Wiśniackiej? Już? Na pewno? Czy to jest projekt? Czyja to zasługa? Czyja chęć? Jak to było? Jak to jest? Powiem szczerze, Radek zawsze był w rodzinie Wiślackiej. Radek nawet będąc poza Wisłą, ponieważ tak potoczyła się historia, zawsze czuł się związany emocjonalnie z Wisłą, zawsze jego serce biło tutaj. Mogę w tej chwili powiedzieć, że cóż, na razie jest związany tymi umowami, które są pomiędzy nim a Górnikiem Zabrze. Natomiast będziemy bardzo szczęśliwi, ja w to głęboko wierzę, że już wkrótce zasili nasz sztab szkoleniowy i wróci ten Radek Sobolewski z dawnych czasów, wprawdzie już nie na boisko, no ale z tym samym duchem, z tym charakterem, z tą
z tą umiejętnością motywowania kolegów wróci do sztabu szkoleniowego. Dobrze, jedno pytanie jakby zamykające wątek tyle Wolskiego, co tej pozycji, czy macie plan B, jeżeli się okaże, że Fiorentina powie, że jednak nie, że mają, nie wiem, ciekawszy na przykład ofertę, albo chcą, żeby grał u nich. Czy będziecie szukać piłkarza na tą pozycję, czy raczej ten będzie musiał szukać jakby innych rozwiązań taktycznych w obrębie tych zawodników drugiej linii, którzy już także są? Zakładamy podobnie jak przy tych wcześniej wspomnianych dwóch zawodnikach występujących na Mistrzostwach Europy, że w wypadku ewentualnego odejścia któregoś z nich będziemy szukać następcy. Oczywiście również będziemy w tej sytuacji zmuszeni poszukać tego następcy w miejsce Rafała Wolskiego. Natomiast trzeba zdać sobie z tego sprawę, że ta sytuacja nie będzie taka prosta oczywiście, dlatego że ten rynek cały czas, mówiąc kolokwialnie, pracuje. A więc nawet dzisiaj, posiadając jakąś listę potencjalnych zastępców w to miejsce, to może się każdego dnia okazywać, że ta lista redukuje się, dlatego że przecież są kluby, które również prowadzą rozmowy transferowe i również zawierają umowy. Ale tak, jeżeli rozumiem sam podstawowy sens pytania, w wypadku odejścia Rafała będziemy szukali klasycznego playmakera do drugiej linii. Chciałem się zapytać tak generalnie o sytuację finansową spółki, bo w procesie licencyjnym dostaliście nadzór finansowy, macie do 30 czerwca uregulować zaległości, czy pod tym względem jest jakieś bezpieczeństwo i nie będzie groziło jakieś sankcje ze strony Komisji Ligi? Mówiąc o tym nadzorze finansowym, wynika on tylko i wyłącznie z faktu, że w ramach podpisanych ugód istnieją zobowiązania, które są do uregulowania właśnie do końca czerwca i te zobowiązania będą uregulowane. Także jeżeli chodzi o samą sprawę wymogów licencyjnych, żadnych problemów się nie spodziewamy. Jeśli jeszcze są pytania, proszę, co nam teraz powiem. Jeszcze też chciałem zapytać o takie inne transfery, bo też mówi się o tym, że jesteście zainteresowani Kergałem z Górnika i chciałem zapytać, czy jest jakieś jeszcze, nie wiem, jakieś koncepcje związane z obsadą bramki, czy na tej pozycji po prostu tych trzech piłkarzy, którzy są jak gdyby zabezpieczają wasze potrzeby. Gergiel jest jednym z zawodników, który jest na takiej naszej liście potencjalnych zawodników do pozyskania. Natomiast nie było takiego założenia, tak postanowiliśmy, że nie będziemy szukać za wszelką cenę w tej chwili zawodnika na pozycję bramkarza, co nie oznacza, że jeżeli nie pojawi się jakaś bardzo ciekawa opcja, opcja również korzystna z finansowego punktu widzenia, to nie dojdzie do takiego ruchu. Na dzisiaj zakładamy, że ci bramkarze, którzy są w tej chwili w składzie Wisły, będą występować w zbliżającej się rundzie. Czy można jeszcze zapytać o trenera drugiej drużyny, bo odszedł Maciej Musiał, mówi się, że będzie nim Marcin Jałocha, czy to już jest też blisko finalizacji, czy są jeszcze jakieś inne pomysły w tej kwestii? Jest to blisko finalizacji. Tak, tak. Jeszcze wybiegają trochę, wczoraj poznaliśmy dokładny terminarz trzech pierwszych kolejek. Czy już są ustalone ceny na nowy sezon biletów, karnetów i kiedy ruszy sprzedaż? Tak, bo żyjemy dzisiaj 300 euro, ale czas szybko biegnie. To właśnie chyba bardziej do mnie. To jest właśnie bardziej do pana pytania. Kibice oczywiście mogą liczyć na to, że w ciągu maksymalnie kilkunastu dni oficjalnych typowych mediach pojawią się wszelkie informacje dotyczące zarówno terminu rozpoczęcia sprzedaży karnetów, jak i ich cen. Prawdopodobnie ta sprzedaż ruszy na przełomie końca czerwca, pierwszych dni lipca. Czy ona będzie w jakiś sposób później może zatrzymana, stopedowana przez światowe dni? To znaczy, myślę, że postaramy się wszystko w ten sposób przygotować, żeby kibice nie mieli żadnych trudności związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, jeśli chodzi o logistykę nabywania karnetów. Wiadomo, że oczywiście
to, co będzie się działo w Krakowie, będzie ogromnym wydarzeniem, no więc trzeba mieć świadomość, że być może sprzedaż stacjonarna wówczas będzie nieco utrudniona, natomiast na pewno sprzedaż internetowa bez żadnych przeszkód będzie prowadzona. Kibice otrzymają wystarczającą ilość czasu, żeby te karnety spokojnie zakupić. Nawet uzupełniając, powiem, że możemy być przekonani, że w tym okresie szczytowym Dni Młodzieży oczywiście strefa kibica nie będzie funkcjonować. Tak, ponieważ jest to bezpośrednia strefa, bezpośrednie zaplecze tych głównych uroczystości i na pewno w tym okresie zarówno dostęp będzie utrudniony, nie mówiąc już o dojeździe, więc należy założyć, że w tym okresie nie będzie możliwości zakupu, no ale nie zapominajmy, że to jest już jednak okres po wystartowaniu sezonu. Są wakacje, ludzie. Rozumiem. Dlatego pytam o to. Rozumiem. Na pewno w tym okresie tych paru szczytowych dni stacjonarnie to nie będzie prowadzone, a jeżeli to na pewno nie w tej lokalizacji. Ale taka stosowna informacja związana z ewentualnymi utrudnieniami plus możliwościami alternatywnymi będzie w odpowiednim czasie przekazana. Panie Prezesie, jeszcze pytanie o Donalda Wiergiera, bo nie tylko macie dwóch zawodników na Euro, tylko jeszcze jednego na Copa America. Czy coś wiadomo o jego przyszłości, czy w jakiś sposób no, jest to zawodnik, który może odejść z Wisły w tym okienku? Myśmy wielokrotnie mówili, że jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe oferty. Wszystko zależy oczywiście od oferty, jaka się pojawi, na ile ona byłaby ewentualnie dla nas korzystna. W pewnym momencie było rzeczywiście dość głośno o odejściu Donalda. Na chwilę obecną konkretnych ofert czy zapytań w klubie nie ma. Jeżeli się pojawią, będziemy je rozpatrywać. Tak jakby z drugiego bieguna, czy pomagacie w jakiś sposób, czy szukacie, czy zawodnicy sami szukają, mówię o Rivelaro i Bałaszowie, bo on to wyraźnie powiedział pod koniec minionego sezonu, powtórzył wczoraj, że tych dwóch zawodników już nie widzi. Więc z Bałaszowem problem jest mniejszy, bo ma tylko pół roku kontrakt, a tutaj Rivelaro jeszcze 2,5 roku powalił się. Nie no, panie redaktorze, generalnie to jest oczywiście rola menadżerów zawodników. No, te wysokie prowizje, które się płaci tym menadżerom, no to zobowiązują do wykonania właśnie między innymi takich czynności, co nie oznacza, że gdybyśmy mieli jakieś informacje bądź wiedzieli o jakimś zainteresowaniu, to nie będziemy tych rozmów przynajmniej sugerować z konkretnymi klubami. Myślę, że na dzisiaj na horyzoncie jawi się opcja rozwiązania tego problemu z Rivelaro. Natomiast nie chciałbym w tej chwili uprzedzać pewnych faktów, ale jest taka opcja, że ten problem uda się rozwiązać. A jak sam pan zauważył, problem Bałaszowa jest trochę mniejszy, jako że to jest zawodnik zakontraktowany do końca rundy. Na pewno ci zawodnicy w tej chwili będą trenowali nadal z pierwszą drużyną. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijać, czy ewentualnie pojawią się jakieś oferty z innych klubów gotowych tych zawodników przejąć już teraz od startu nowego sezonu, od startu nowej rundy. Tak, bo panie prezesie, ja chciałem zapytać o Radosława Cierniaka, na jakim etapie w tej chwili jest ta sprawa, bo klub miał się odwoływać, jak to w tej chwili wygląda? Ta sprawa nadal ma swój bieg. Oczywiście przestała już być i tak atrakcyjna medialnie w tym momencie. W związku z tym mniej o tym słychać. Zawodnik praktycznie jest zawodnikiem Legii. My będziemy ze swojej strony dalej kontynuować te wszelkie ruchy, które zapowiadaliśmy, dlatego że uważamy, i to powtórzę jeszcze raz, że ten precedens, który nastąpił, jest precedensem niekorzystnym dla wielu klubów, jako że daje tą furtkę powoływania się potem na to orzeczenie tej komisji do rozstrzygania sporów w sporcie. W każdym wypadku przesunięcia zawodnika do drużyny rezerw. Nie spodziewamy się osobiście, żeby ta sprawa mogła znaleźć pozytywne dla nas rozstrzygnięcie na poziomie Polskiego Związku Piłki Nożnej, a więc pozostają nam te pozostałe ścieżki, a więc mówimy tutaj
bądź o drodze sądowej, bądź o arbitrażu.